Czy robot zajmie Twoje miejsce w pracy? Nadchodzi era robotów. Coraz więcej czynności w naszym życiu jest zautomatyzowanych. Pomagają nam asystenci Google'a, wirtualne sekretarki, kasy samoobsługowe, autonomiczne samochody i inne wynalazki. Czy roboty mogą również zająć nasze miejsce w pracy? Dla niektórych zawodów roboty to realne zagrożenie. Według danych Światowego Forum Ekonomicznego już do 2022 roku za sprawą nowych technologii na świecie zniknie 75 milionów miejsc pracy. Na przykład w służbie zdrowia inteligentne systemy i aplikacje są wykorzystywane do monitorowania zdrowia pacjentów oraz alarmowania pielęgniarek, czy coś niepokojącego nie dzieje się z chorym. Roboty już niebawem zaczną wypierać ludzi w takich branżach jak transport, produkcja, górnictwo, rolnictwo czy handel. W Polsce 7,5 miliona miejsc pracy może zostać w pełni zautomatyzowane. A to oznacza, że połowę pracujących Polaków mogą zastąpić maszyny. Roboty mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z pracą rutynową czy powtarzalną. Nie znajdą natomiast zatrudnienia tam, gdzie potrzebna jest kreatywność, empatia czy nawiązywanie relacji z ludźmi. Mimo rozwoju sztucznej inteligencji, maszyny, które nie posiadają inteligencji emocjonalnej, nie potrafią zastąpić więzi z innymi. Od kilku lat istnieją algorytmy, które piszą krótkie wiadomości do gazet. W 2016 roku bot Heliograph, wykorzystujący technologię sztucznej inteligencji, napisał dla Washington Post ponad 850 artykułów sportowych. Niektóre agencje prasowe wysyłają notatki finansowe też opracowane przez inteligentne algorytmy. W przypadku takiego zautomatyzowanego przekazywania wiadomości finansowych, wskaźnik błędów w artykułach wyraźnie się zmniejszył, nawet gdy ilość artykułów wzrosła ponad dziesięciokrotnie. Eksperci z Uniwersytetu Oksfordzkiego podają, że prawdopodobnie już w 2024 roku tłumacze nie będą potrzebni, bo z powodzeniem zastąpią ich roboty, a w 2053 roku sztuczna inteligencja będzie zdolna wykonywać pracę chirurga. Nowe technologie, według niektórych badań, mają uśmiercić nawet połowę znanych zawodów. Nic więc dziwnego, że pracownicy wielu firm nie są zadowoleni z informacji o rozwoju robotów i botów. W Japonii powstał hotel Henna, który niemal zupełnie zrezygnował z ludzi jako pracowników, a na ich miejsce postawił dokładnie 243 roboty. Maszyny zajmują się tam wszystkim. Od meldunku, poprzez sprzątanie, aż po odpowiadanie na pytania gości hotelu. Wracając do tematu, czy warto się przejmować głosami, że roboty mogą zająć nasze miejsce w pracy? Moim zdaniem nie jest łatwo nawiązać kontakt z żywym człowiekiem, a taki hotel zupełnie bez ludzi wydaje się smutny i osobiście czułbym się w nim bardzo samotny. Jednak roboty realnie wkraczają do naszego życia i być może nie odbywa się to tak jak w Japonii, gdzie w pewnym hotelu nie ma nawet restauracji z kucharzem, są za to automaty z jedzeniem. Jednak ktoś te roboty musi wymyślać, obsługiwać czy aktualizować, a to są nowe miejsca pracy dla ludzi. Jak w takim razie sprawić, aby roboty nie przejęły naszego miejsca w pracy? Istnieje prosta zasada, którą można wdrożyć w swoje życie, aby zapewnić sobie lepszą pozycję na rynku pracy oraz szansę na zatrudnienie, sukces i karierę pomimo rozwoju technologii i automatyzacji. To zasada 5 godzin. Wystarczy, że codziennie poświęcisz 1 godzinę na doszkalanie się w branży, w której aktualnie pracujesz. Po tygodniu zbierze się aż 5 godzin nauki i w efekcie wiedzy, którą możesz zastosować.
Tak właśnie robił Bill Gates czy Oprah Winfrey. Możesz w ten sposób stawać się coraz lepszy w swojej branży, a poszerzając swoją wiedzę, sprawiasz, że otworzą się dla Ciebie nowe możliwości. Staraj się nie spoczywać na laurach. Nieważne w jakiej dziedzinie działasz, zawsze możesz nauczyć się czegoś nowego. Czegoś, co udoskonali czy ułatwi Twoją pracę. A może sprawi, że będziesz pracować mniej lub po prostu wydajniej. Często zdarza się, że kończymy szkołę, znajdujemy pracę i po prostu przestajemy się uczyć. A to jest właśnie niebezpieczne, zwłaszcza w czasach, kiedy automatyzacja wchodzi do naszego życia wielkimi krokami. Pocieszające jest to, że we wspomnianym hotelu z robotami w ciągu kilku lat postęp technologiczny sprawił, że maszyny stały się nieco przestarzałe, a przede wszystkim nie mogły pomóc gościom nawet w połowie tak dobrze jak smartfon. Właściciel hotelu zauważył, że roboty mają problem z podstawowymi czynnościami, na przykład skanowaniem paszportu, wskazaniem drogi czy odpowiedziami na najbardziej szczegółowe pytania gości. Co więcej, okazało się, że roboty są nadgorliwe i częściej niepotrzebnie komplikują życie gościom, zamiast je ułatwić. Nie pozwalają klientom spać, uaktywniają się na chrapanie i całą noc dopytują się, czy nie potrzeba pomocy. W związku z tym zmieniono strategię działania hotelu. Teraz aż połowę pracowników stanowią ludzie. Zajmują się meldowaniem gości, służą radą i pomocą. Do ludzkiego personelu dołączył też concierge, czyli dozorca domu. Maszyny zajmują się natomiast przechowalnią bagażu, restauracją i innymi miejscami w hotelu, które pozwalają na pełną automatyzację. Z badań wynika, że przedsiębiorcy są przekonani, że automatyzacja będzie głównym wsparciem dla człowieka w trudnych i żmudnych pracach. Najlepszym przykładem są wyniki badań dotyczących skuteczności wykrywania komórek rakowych. Maszyna popełnia błąd w 7,5% przypadków. Doświadczony radiolog ma wynik błędu na poziomie 3,5%. A jeśli połączymy człowieka z maszyną, to błędy zmaleją do 0,5%. Sztuczna inteligencja z człowiekiem w zespole radzi sobie jednak najlepiej. Gdyby roboty miały zastąpić ludzi, to już dawno zniknąłby zawód kasjera. Kasa automatyczna dostępna jest od 2 dekad, więc kasjerów po prostu nie powinno już być. Są jednak czynniki pozatechnologiczne, które zmieniają tę sytuację. Sieci restauracji już nieraz chciały zastąpić kelnerów robotami z tabletem. Okazuje się jednak, że osoba rekomendująca posiłki jest po prostu w restauracji ważna. W Stanach Zjednoczonych wiele osób odbierając telefon pyta, czy rozmawia z botem, a dzieje się tak z powodu niezbyt trafionych rozwiązań telemarketingu. Ten przykład pokazuje, że zawody, gdzie dochodzi do kontaktu społecznego, nie znikają. Oznacza to dobre perspektywy pracy dla osób pracujących twórczo, nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, psychologów czy opiekunów osób starszych. Podsumowując, jeśli roboty mogą wykonywać za nas proste i monotonne prace, to chyba powinniśmy się cieszyć, bo dzięki automatyzacji nudnych zadań nie będziemy musieli się już nimi zajmować, a nasza praca stanie się bardziej ciekawa. Będzie wymagała od nas większej kreatywności i pomysłowości i to powinno nas tylko cieszyć. Być może obecność robotów w naszym otoczeniu sprawi, że paradoksalnie będziemy dla siebie bardziej ludzcy. Rozwój sztucznej inteligencji i robotyzacji jest nieunikniony. Roboty zastąpią nas z pewnością w wielu dziedzinach, ale ta rewolucja otworzy zupełnie nowe miejsca pracy dla nas ludzi. Wzrośnie zapotrzebowanie na zawody kreatywne i związane z relacjami międzyludzkimi, a to może sprawić, że summa summarum nasze życie zawodowe będzie ciekawsze. Jeśli spodobało Wam się to wideo, prosimy o subskrybowanie naszego kanału i zostawcie łapkę w górę. Pozdrawiamy i do następnego.